Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tę przepiękną niedzielę, w drugą niedzielę wielkanocną, zwaną Białą Niedzielą lub też Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Ta niedziela nazywana jest Niedzielą Białą, dlatego że w starożytności, kiedy wielu dorosłych chrzczono w Wigilię Paschalną, byli oni w Wielką Noc, w noc Wigilii Paschalnej ubierani w białe szaty, jako nowo ochrzczeni, którzy otrzymali czyste serce dzięki zanurzeniu w śmierć Chrystusa. Mieli też białe przepaski, nazywane chryzmale, ponieważ byli jednocześnie tego samego dnia bierzmowani, otrzymali namaszczenie czoła. I te białe przepaski służyły temu, żeby trzymała się ta oliwa, ten olej namaszczenia, ten olej krzyżma, żeby trzymał się na czole. I do Niedzieli Białej chodzili w tych strojach. Ci katechumeni, a później już nowo ochrzczeni, byli wielką radością całej wspólnoty. Zajmowali honorowe miejsce w mszy Wigilii Paschalnej i później przez wszystkie dni oktawy Wielkiej Nocy. I ta tradycja też przypomina nam o tym, że jako Kościół, jako wspólnota, naszą ogromną radością są ci, którzy poznają Jezusa. I że też po to jesteśmy, żeby nieść Ewangelię, głosić ją, aby inni mogli poznać Jezusa i mogli się Nim zafascynować. I tym pierwszym posłaniem, tym pierwszym orędziem, które niesiemy jako chrześcijanie, to jest to orędzie o Bogu, który jest miłosierny, czyli temat dzisiejszej niedzieli. Ewangelia dzisiejsza wraca jakby do dnia zmartwychwstania, ponieważ Kościół przeżywa oktawę Wielkiej Nocy tak jak jeden dzień zmartwychwstania. Więc rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia w pierwszy dzień tygodnia, w dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał, a kończy się ósmego dnia, a więc w kolejną niedzielę. To jest Ewangelia Jana, 20 rozdział od 19 wersetu. Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: pokój wam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił im: przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz, zwany bliźniakiem, jeden z 12, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do Niego: zobaczyliśmy Pana. On jednak odparł: nie uwierzę, jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku. Po 8 dniach uczniowie Jego znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś też swoją rękę i włóż mój bok. Przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Tomasz wyznał mu w odpowiedzi: Pan mój i Bóg mój. Jezus zaś rzekł do niego: wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Kochani, chciałem zwrócić uwagę na trzy tematy, które spośród bardzo wielu poruszyły moje serce w tej Ewangelii. Właściwie chcę zacząć od ostatniego zdania, które w tej Ewangelii jest napisane, gdzie Jezus mówi: wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś. Szczęśliwi są ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Jezus nazywa szczęśliwym ciebie. Jezus nazywa szczęśliwym mnie, ponieważ wie, że pomimo tego, że nie byłem tam wtedy w wieczerniku i nie widziałem Jezusa zmartwychwstałego. Zauważmy, że Jezus tam przychodzi mimo drzwi zamkniętych. To jest fantastyczna nowina. Apostołowie są zamknięci w wieczerniku, tak jak my jesteśmy jeszcze zamknięci w swoich domach. Jezus przychodzi tam. Jezus przychodzi do ciebie. To są apostołowie, którzy nie uwierzyli kobietom. Gdybyśmy sięgnęli do innych opisów Ewangelii Mateusza, Marka,
czy Łukasza, to jest napisane, że oni nie wierzyli. Mimo tego, że byli u grobu. Ewangelia Jana mówi o tym, że Jan uwierzył, kiedy zobaczył leżące płótna. Ale wielu z nich nie wierzyło. I Jezus przychodzi do nich. Do tych, którzy utracili wiarę. Kochani, może być tak, że w czasie tej epidemii, kiedy przez tyle tygodni byliśmy zamknięci, często nie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniach naszych wspólnot, w Eucharystii niedzielnej, nie przyjmujemy Komunii Świętej, nie byliśmy u spowiedzi. Nasza wiara mogła osłabnąć. Mogła osłabnąć też z innych powodów jeszcze. Patrzenie na ludzi umierających w innych krajach i w naszym kraju, na to, jak walczymy z epidemią, no to było realne cierpienie. To było trudne doświadczenie dla wielu z nas i nasza wiara mogła osłabnąć. I Jezus zmartwychwstał, przychodzi do tych apostołów, którzy utracili wiarę i przynosi do nich pokój. Mówi: pokój wam. Nie rozlicza ich z tego, ale ich szuka. Jestem przekonany, że to jest dobra nowina dla ciebie, że Jezus ciebie szuka. Dary łaski, mówi Słowo Boże, są nieodwołalne. Jezus, który powołał ciebie na swojego przyjaciela, na ucznia, powołał ciebie na ewangelizatora, który uczynił ciebie być może animatorem w programie Młodzi na Progu, albo dał ci jeszcze inną posługę w Kościele. On o tobie nie zapomina. On ciebie szuka, on o ciebie walczy. Nawet jeśli odszedłeś od wspólnoty, w której byłeś, w której jeszcze być może jesteś. Tak jak Tomasz, który nie był razem z uczniami, nie był w wieczerniku, to Jezus specjalnie do niego przychodzi. Mimo drzwi zamkniętych, Jezus o niego walczy. Jezus będzie walczył o ciebie, o twoją wiarę. Nie bój się tego, nie myśl o tym, że to teraz bardzo źle postępowałeś przez ten czas i wszystko stracone. Nie. Jezus zmartwychwstały. Szuka ciebie, Jezus o ciebie walczy. Zobaczmy też, że wspólnota, która gromadzi się w wieczerniku, walczy o Tomasza. Tomasz, który nie był z nimi, oni są, szukają go i mówią: spotkaliśmy Pana. Kochani, to też jest nasze zadanie. Jeśli mamy to doświadczenie bliskości Jezusa w tym czasie, to wiemy, że jest wielu tych, którzy nie mają tego doświadczenia, którzy gdzieś się gubią, którym jest ciężko w czasie epidemii, którzy odpadają, którzy być może tracą wiarę. Oni potrzebują nas, potrzebują naszego świadectwa, ale też potrzebują po prostu zwykłego kontaktu. Telefon, mail, messenger, WhatsApp, cokolwiek. Zawalczmy o nich. Zatęsknijmy i niech nasze serce będzie naprawdę życzliwe wobec tych, którzy być może z nami się nie kontaktują, którzy być może powinni gdzieś być na jakimś czacie, a ich nie ma. Oni nas potrzebują, oni potrzebują ciebie, potrzebują też twojego świadectwa. Tak jak Jezus, który walczył, i tak wspólnota apostołów, która walczyła o Tomasza. Kochani, następna rzecz to jest nawiązanie do tego, co mówiliśmy o uzdrowieniu. Ten temat uzdrowienia pięknie nam się tutaj podsumowuje w tym, co widzimy w tej scenie z Ewangelii. Najpierw widzimy Jezusa, który przychodzi i pokazuje uczniom ręce i bok. I po jego ranach uczniowie go poznają. I co ciekawe, podobnie mówi Tomasz. Tomasz mówi: jeżeli na rękach nie zobaczysz śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki do boku, nie uwierzę. Rany Jezusa uwierzytelniają go. Są dowodem, że to On cierpiał w ciele, że to On przeszedł przez ogród oliwny, przez więzienie, przez przesłuchanie, przez odrzucenie, opuszczenie przez uczniów, zdradę Judasza, zaparcie się Piotra, że to On został przybity do krzyża i że to właśnie On jest tym, który zmartwychwstał. I zobaczmy, że te Jego rany nie zniknęły, ale są dowodem tego, co On przeżył. I w liturgii Wigilii Wielkanocnej tydzień temu na początku usłyszeliśmy takie zdanie: przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. I często, kochani, w tym procesie uzdrowienia my byśmy chcieli, a przynajmniej ja tak miałem, że chciałem, żeby moje rany zostały całkowicie uzdrowione, żeby zniknęły, żeby tego bólu już nie było, żeby tej historii mojego życia już nie było. Ale zobaczmy, jak to przebiega. Na początku potrzebowaliśmy zgodzić się na proces. Ja też w moim życiu potrzebowałem się zgodzić, że nie będę uzdrowiony
natychmiastowo, że moja historia życia nie będzie tak po prostu wymazana, że moje kłopoty też z sobą samym, z moimi emocjami, z budowaniem relacji nie znikną w ciągu jednej modlitwy, nie znikną w ciągu jednego dnia. Zgoda na proces. Trzeba było w tej drodze zejść do ciemnych miejsc mojego życia, zejść do tego, co jest źródłem mojego cierpienia. Tak jak Jezus, który przyszedł na grób Łazarza i powiedział: odsuńcie kamień. Tak jak Jezus, który zszedł do otchłani, jak wspominamy, w Wielką Sobotę i nawet duchom zamkniętym w więzieniu głosił Ewangelię, zszedł do najciemniejszych miejsc. I teraz, kiedy ten proces uzdrowienia się dokonuje dalej, widzimy, że te rany nie znikają. Podobnie moje i Twoje rany też nie znikają, ale stają się dowodem tego, że przeszliśmy tę drogę, tak jak u Jezusa. I wobec tych, do których idziemy z dobrą nowiną, te moje rany, to, co ja niosę ze sobą, ten ślad mojego cierpienia, albo może też cierpienie, którego częściowo dalej jeszcze doświadczam, one świadczą o tym, że moja miłość jest prawdziwa, że ja jestem też prawdziwym człowiekiem, że nie jestem jakimś odrealnionym, który nie doświadcza bólu tego świata, któremu wszystko się udaje, który po prostu jest jakiś doskonały. One świadczą o tym, że jestem człowiekiem z krwi i kości, że ja też przeszedłem przez swój ogród oliwny, że ja też przeszedłem przez swoją drogę krzyżową, że upadłem na tej drodze nieraz, że coś we mnie musiało umrzeć, że mam też swój grób, takie miejsca naprawdę ciemne w moim życiu, ale że dzięki łasce Jezusa żyję i będę żył, że otrzymałem od Jezusa nowe życie, że moje grzechy zostały przebaczone i te ślady ran, które widać też we mnie, w moim życiu i które widać i będzie widać w Twoim życiu, one są tego dowodem. Kochani, nasze uzdrowienie cały czas będzie trwało, aż Jezus zabierze nas z tego świata. Ale nasze rany staną się tymi miejscami, które będą wobec drugiego człowieka miejscem miłości, dzięki któremu ktoś będzie mógł być bliski dla nas, a my bliscy dla kogoś. Ponieważ nie będziemy jakimiś doskonałymi robotami, ale ludźmi, którzy naśladują Jezusa. I jeszcze jedna myśl. To jest miejsce, to spotkanie ze zmartwychwstałym, to jest miejsce, gdzie Jezus posyła Ducha Świętego. I mówi do apostołów: przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Duch Święty jest duchem przebaczenia i pojednania. I to też jest sposób, w jaki dokonuje się nasze uzdrowienie. Przez sakrament przebaczenia, który ja przyjmuję, przez sakrament pokuty i pojednania, ale też przez moje przebaczenie drugiemu człowiekowi i pojednanie ze wspólnotą. Tak jak Tomasz, który wraca do apostołów, którzy o niego walczą. Kochani, tego wam życzę, żeby doświadczenie spotkania z Jezusem rozświetliło wasze życie. Żeby doświadczenie miłosierdzia Jezusa, który przygarnia ciebie do swojego serca, owocowało pojednaniem ze sobą i z innymi. Życzę Ci, żeby to doświadczenie, że Twoje rany nie zniknęły, było też takim doświadczeniem bliskości Jezusa, który dotyka swoimi ranami Twoich ran, który jest Ci bliski. Życzę Ci, żebyś dzięki temu stawał się też bliski sobie samemu, takim przyjacielem też dla siebie i też przyjacielem i bliskim dla drugiego. Żebyś mógł wyjść z tego wieczernika i naprawdę być świadkiem tego, że miłość uzdrawia. Miłość Jezusa, przebaczenie, miłosierdzie, łagodność, delikatność, czułość. To jest miejsce uzdrowienia. Chcę się modlić też dzisiaj za Ciebie. Panie Jezu, dotknij swoim miłosierdziem wszystkich poranionych, wszystkich, którzy idą razem z Tobą drogą uzdrowienia. Dotknij swoim miłosierdziem ich ran, aby stały się, tak Twoje rany, jaśniejące chwałą. Aby stały się miejscem spotkania z drugim człowiekiem i miejscem spotkania z Tobą, miejscem miłosierdzia. Uczyń nas wszystkich świadkami Twojej miłosiernej miłości. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani, niech miłosierdzie Jezusa ogarnia Was.